15. Na dzisiaj. Prawo i Sprawiedliwość, proszę. Panie Pawle, ja chciałem zapytać o ten cynizm Platformy Obywatelskiej w sprawie referendum. W 2014 roku odbyły się eurowybory i referendum w Krakowie w sprawie igrzysk zimowych. I wtedy to radni Platformy Obywatelskiej mówili o tym, mówili o standardach europejskich, że to dobrze, aby odbyło się referendum i wybory, że tak można. A w momencie, gdy zaproponował referendum Andrzej Duda w tak ważnej sprawie jak obniżenie wieku emerytalnego, to na przykład senator krakowski Platformy Obywatelskiej mówił o tym, że to są standardy rodem z Afryki. Chciałem zapytać, jak pan oceni ten cynizm Platformy Obywatelskiej? No, tutaj nie ma czego, ja ten cynizm miałem okazję. Młodych lat, ludzie, którzy kiedyś byli ideowcami, którzy byli również członkami tak zacnych organizacji jak Solidarność Walcząca. Ja nie wiedziałem, że w ciągu 20 lat nagle, czy tam jakiegoś okresu czasu, nagle mogą przejść na złą stronę mocy, na właściwie działalność wręcz antypaństwową, tak uważam. To, co w ogóle z referendum zaczął wyczyniać ten system, to, co było ostatnio, się działo przy okazji. A ja myślę, co mnie tak po prostu ten, a to ten... Tak, ale to już... Jak to ja już... bym zaczął mówić od rzeczy, to tutaj te rozpuszczalniki na mnie mogą zacząć działać. Panie Pawle, wie pan, to jest ocenne, ale... Nie, ale to naprawdę nieźle daje. Daje. No to ja wiem, że jakiś... Ale zaraz... Wracamy do odpowiedzi. Dobra, ale wracamy do tej. Zrobiono z referendum farsę. Co do tego nie mam wątpliwości. To, co zrobił Komorowski, tym rzutem na taśmę, pan prezydent Komorowski, to mój do strony Platformy Obywatelskiej, Gęśla. Były. W każdym razie to, co zrobiono z instytucją referendum, to jest dramat. To jest podstawowa instytucja bezpośredniej władzy, możliwości bezpośredniego sprawowania władzy przez obywateli. Pan mnie niepotrzebnie pyta o to, czy to jest partia cyniczna, czy to jest partia dobra, czy to jest partia zła. No. To w takim razie takie trzy największe grzechy po tych 8 latach Platformy Obywatelskiej. Największe? Nie, ale to nie. Że pana nam by czasu nie starczyło. W takim razie... Ale chociaż proszę spróbować. Panie, ja przypomnę.